Właśnie ukończyłem przeróbkę twojego miotacza. Płomienny wybuch gotowy do zatwierdzenia. Płomienne zorze, kto demonom dziś pomoże? Na pewno nie my. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Doom Eternal. No i siup, no i cyk, wciśnij R, aby podpalić wroga, a dzięki temu zdobędziemy tarczkę. Co więcej, jeżeli pokonamy wroga, gdy płonie, to będziemy jeszcze więcej tarczek. Czy można chcieć czegoś więcej? Więcej ognia! Mamy to! No cóż, ale misja przed nami? Jeszcze nie, bo do rozdania kryształy strażnicze. To jest ekran wyboru kryształu strażniczego. Możesz wybrać ulepszenie, które zwiększy twój maksymalny poziom zdrowia, pancerza lub amunicji. Podczas wyboru ulepszenia ta sekcja pokazuje bieżące limity. A za odblokowanie dwóch powiązanych ulepszeń otrzymasz premię. No i właśnie, dlatego warto przemyśleć, co chcemy wziąć. Czy płomienne wybuchy szybciej się odnawiają? Wtedy bierzemy tutaj zdrowie i tutaj tarczkę. Czy może lepiej jednak zdrowie wziąć tutaj plus amunicję, bo wtedy będziemy mieli potężne i superpotężne demony, palą się dłużej. I tak dalej, ale chyba weźmiemy to. Życie zawsze się przyda. Można wtedy więcej gadać, mniej myśleć. A teraz czas ruszać dalej. Ulepszenie zdrowia, pancerza i amunicji są zastosowane natychmiast, łącznie z odblokowanymi premiami. Okej. Portal aktywny i gotowy do użytku. No, czas na zwiedzanie tej okolicy jeszcze będzie, ale możemy sobie odsłuchać aktualizację. Tu Ark. Nadchodzą kolejne doniesienia z objętej kwarantanną, zniszczonej strefy w pobliżu rozpadliny San Andreas. Zdjęcia satelitarne ukazują to, co personel Ark uznaje za mitycznego Doomslayera, walczącego ze śmiertelnymi inaczej. Doomslayer, zwany też Doom Marine, uznawany był dotychczas za legendę ruchu oporu, coś w rodzaju anioła zemsty. Ostatnio widziano go na Marsie. Przypisuje mu się zniszczenie tamtejszej wieży Argentu. Następnie miał zniknąć. UAC nadal zaprzecza wszelkim doniesieniom na temat jego istnienia. Będziemy informować o sprawie na bieżąco. Czas się z nimi powitać w takim razie. No, wrota jak w Stargate'cie. I zaczyna się misja, za którą pokochałem ten tytuł. Nie dość, że widoki takie tu w okolicy, jak się panowie fajnie bawią, to do tego wszystkiego, jak się na chwilę zamknę w odpowiednim momencie, gdzie mogli posłuchać. Fajnych dźwięków. Jeszcze z kolegą Wilczkiem tutaj za moment pobiegać, jak widzieliśmy w oddali. Czy to nie jest piękne połączenie? Piękni panowie tam na dole, a wiecie co? Może tak. Też nie wiem, czy granat był dobrym pomysłem. Oni chyba nic nie kryli. Uuu, wracaj! Leć dalej! Kurczę! Żeby za blisko skoczyć, to słyszałem takie rzeczy, ale za daleko? Pierwsze widzę. Tutaj podpowiadaliście, żeby czytać na bieżąco te fragmenty, ponieważ one pojawiają się w takich momentach, gdzie jest trochę spokoju, więc nie ma większego problemu z przerwą, a jednocześnie możemy, no, dla chętnych wtrybić się w to, co tu mamy. Podziwiam tak naprawdę Bethesdę, bo oni lubią w tych grach chować wiele takich treści w postaci jakichś kartek, notatek, komputerów itd., itd., tak patrząc też na inne tytuły. A przypuszczam, że aż tak wielu graczy, którzy to czytają, to no niestety nie ma, tak? No siema. Czy warto siedzieć nad tym tekstami pisać? No ale mam nadzieję, że warto, bo tak na przykład w Falloutie, no to jest przecież mega opcja. Jak można wejść w świat tej całej przygody jeszcze właśnie. Wczytując się w to nieco bardziej. Kurczę, szukałem paliwka, ale nie ma nigdzie paliwka. Bo widzę, że brakuje nam... O! Kakuś! Jedz! Jedz to! No, już myślałem, że zrezygnuję. Zasmakuje! Zasmakuje!
wszystko. Wiesz co? A jakby przykleić mu do nóżki? Pięknie tam w tym powietrzu dostał. Jeszcze ty. No nie chcę tracić tutaj. A nóż nam mu się uda. Dziękuję bardzo za to. Oho. Zebrać kanister i zrobić coś ładnego. Pokaż ty się tu wszystkim zebranym, bo to jakaś świeżynka, świeża opcja, tak? Nie wiem, czy w sumie strzelanie ze snajperki do czerwonych zbiorników to dobry pomysł. I nie marnotrawstwo. Tam był jeszcze jeden czerwony? Tu jeszcze jeden leży. Wiesz co, kolego? A chodź tutaj. Czy on może uderzyć w niego ręką? Trochę go odrzuciło. Mało amunicji. W sumie więcej amunicji też jest spoko opcją, nie ukrywam. Że nie. Rycerz piekieł, a my mamy kodeks, gdzie oni wszyscy są wpisani. Słabość. Karabin maszynowy. Karabin maszynowy jest w stanie szybko wytrącić tego demona z równowagi. Kakodemon. Ładunki wybuchowe. Słaba wieżyczka. Gargulec. Zestrzel go, gdy jest w powietrzu i jest wtedy oszołomiony. Naboje śrutowe, żołnierz. Krwawy cios. Karabin plazmowy. Słabość. Ogólne naboje. I zombie. Użyj tych słabych demonów jako źródła zasobu. Mówiłem, że są biedne, tak. No cóż. Siema. Brachu. Jest coś magicznego w tej misji. To tak. Jak chociażby nasz magiczny krwawy cios. Krwawy cios to atak wręcz zadający, potrafiłem dodatkowe obrażenia. Zabójstwa chwały uzupełniają wskaźnik krwawego ciosu. Kiedy nam, a tutaj jest na dole. Dobra, pół. Całe. I teraz mamy krwawy cios. Co, wystarczy tak, tak na E? Jest! Krwawy bokser. Lepsze to niż damski, tak? No cześć! Ha! Świetna opcja. Warto zapamiętać ten. Jeden up tam wyżej. No ja wiem, że to miał być zbiornik na amunicję czy żyćko, ale... Cóż, bywa i tak. Panowie podobno śrutu nie lubią. Niebawem powinniśmy mieć szybkie bieganie, skakanie i takie fragmenty, no, przechodzić dużo sprawniej, bo na ten moment... To wcale nie jest tak lekko. Wybrać odpowiednią chwilę, żeby się przemieścić. Runy. Poprawiają twoje umiejętności lub udostępniają nowe. No i to są takie zdolności pasywne. Szybsze wykonywanie zabójstw. Zabójstwa chwały możliwe są ze znacznie większej odległości. Po zabójstwie będziesz biegać szybciej. Gdy przetrwasz śmiertelny cios, czas się na moment zatrzyma. Wydłuża oszołomienie wroga. Zwiększa kontrolę w powietrzu. Możemy zwolnić czas w powietrzu. Pod wpływem działania wypasane skracają czas odnawiania miotacza. Z wrogów zabitych przez falę uderzeniową wypada zdrowie. Kusząca, ale wydaje mi się to taka podpowiedź też dla innych grających, że na ten moment najlepiej wziąć sobie większą kontrolę w locie, ponieważ niebawem może się to przydać, a to naprawdę zmienia naszą sytuację w powietrzu. Runa na jedynkę, no możemy mieć maksymalnie trzy w jednym momencie. Ja wiem, że to wszystko wydaje się dość skomplikowane, ale z czasem powinno robić się prostsze. Przy czym pamiętamy tego 7-upa na górze. A droga do niego wcale nie była taka kręta, tylko wystarczyło podskoczyć. Kolejny sekret nasz. To co, panowie, panie? Moment, ty lubisz śród podobno, tak? Lubi śród. Warto sobie na zabójstwa chwały już co nieco doładować. No właśnie, coś mi nie pasowało. I już wszystko się zgadza. Sympatyczne te stworzenia. Powinni takie pluszaki, tam, może w Biedronce. Gang. No właśnie, jak tu? Dumiaków? Dobra, idziemy do nich. Co tam się może nam stać? Już dobrej zabawy, no. Ktoś tu chodzi taki, z kim byśmy mieli powalczyć? Tak, bo wydaje mi się, no właśnie, że nie bez powodu znaleźliśmy się w takim miejscu, w jakim się znaleźliśmy. Patrz, cyk.
i wybucha. O, moment, tu jeszcze koło nas? No gdzie podstawowy taki zbój na zabój na sprawie by tu załatwił? Jak my walczymy z tym tu piorunem. Dobra, nóżka odpadła prawie. No karabin jest piękny na nich. Przyznam, że karabin jest świetny. Ty! Nie bądź taki hop do przodu. No i mamy ten cios gotowy, specjalny na nich. Nie! 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 Piła ma być na czarną godzinę. Znajdziesz jakąś amunicję. No nie mamy nic amunicji. Kurczę, i tyle znaczy czarnej godziny. A może jednak nie? Wszystko stracone, tylko najgorzej. No, nie stanęło nam się najlepiej. Bo nie mamy nic na kakodemona. Znaczy mamy, teoretycznie to. Zjadł? Zjadł. O, o, zamknęło się. No świetnie, dobra. Gorzej tego nie mogłem zrobić. Jednak piła wchodzi. Bo mamy całą masę kakodemonów, które są piekielnie niebezpieczne. Jeżeli pozwolimy im podejść bliżej, czy nas trafić. No i tyle, a tu akurat zbiorniczek był. A gdzie te kakodemony? Cała masa miała być. Więc musimy usunąć je czym prędzej, żeby nie wpakować się w większe kłopoty. Najedzone? Przynajmniej ktoś tu głodny nie będzie chodził. O, o! No i trochę gorzej. A tniemy. Jak nie teraz, to później się przyda. Chociaż ta amunicja chyba z wyciętych przeciwników znika. W sumie to my możemy chyba rolką sobie też przemieniać tę broń. Pokaż ty nam ten. Dobra, zdjęte. O, o! Ściana! O kurczę, ale panowie sobie fajnie tutaj. Wszyscy stanęli. No nikt nie chce. Najgorzej. Weźmy trochę ammo. No bo to wcale nie jest takie proste, jak to pajączek biega wokół nas. Te nam uciekają, łobuzy. Chodź pajączek, gdzie ty jesteś? Tam jesteś. A nie wiem, czy jesteśmy już teraz jeden na jednego. Co z naszym granatem? Cyk! Kurczę! Nie ta ściana! No, my mieliśmy fuksa. Przyznam, że wpakowaliśmy się w niezłą kabałę prawie. O! O tak! Punkty broni! Ukończ wszystkie starcia misji, aby zdobyć punkty broni. Wskaźnik demonicznego spaczenia śledzi punkty, które udało ci się zdobyć. Na obszarze każdej misji znajduje się łącznie 10 punktów broni. Punkty broni można... Okej. Co tu możemy? Dodatkowe modyfikacje, na przykład bombę przylepną możemy ulepszyć i zrobić szybkość przeładowania. Chętnie. Im szybciej do nas wróci, to zawsze lepiej. Jak odblokujemy tu dwie opcje, no to później możemy jeszcze miejsce na 5 odblokować. I tak dalej. A będziemy to zbierać. No mówiłem, że skomplikowane. No to jest skomplikowane. Ale nie takie złe wcale. Hejo! Lecimy dalej. Buteleczki. Nie mamy chleba, żeby to przetworzyć. Kusi. Ale za moment tam wrócimy. Możesz użyć piłę. O! Ty tam uciekaj, bo tak sobie myślałem, że dawno z tego nie korzystaliśmy. A to też jest niezła opcja. Dobra, daj piłę. Zebrał wszystko? Chyba tak. A to wszystko przed nami jeszcze. Spieszmy się powoli, czy coś w ten deseń. No cześć, pieseł. Moment. Wydaje mi się... Dobra, musimy zrobić rundkę honorową. Wydaje mi się tak, to jest przejście dalej, ale coś nam na moment umknęło, a może nie być okazji po to wrócić. A mianowicie kodeks! Obiecałem w miarę wszystkie tutaj znaleźć. Dziękuję. Wilk, no to wręcz musimy przeczytać. Legendy Argentów mówią o bestiach strażników, lojalnych stworzeniach będących towarzyszami zahartowanych w boju wojowników. Zwierzęta te często większe, szybsze i silniejsze od innych przedstawicieli swojego gatunku
podzielały instynkty swoich panów i pomagały im w walce. Strażnicy nocy nigdy nie ujawnili publicznie pochodzenia tych stworzeń, ponieważ nikt oprócz nich nie był godny, by być ich panem. No na żywo to tak sympatycznie wygląda z twarzy. Ale cóż, wilczku, cieszę się, że po to wróciliśmy. Trochę to nam wyjaśniło sytuację, z jaką spotkaliśmy się w tym miejscu. To już mamy full. Wchodzimy tu. I tu. I tu. Jeden problem z głowy. Po drugi jedziemy. Kurczę, jak w dobrej platformówce można się poczuć. Problem numer 2 z głowy. Teraz problem numer 3. No dobra, szybka lektura. Historia strażników. Ale to już naprawdę dla chętnych. Najpierw rycinka, a teraz zawartość. To kto chętny, to spacja, czy jak to tam działa na YouTubie i można zatrzymać, nadrobić i później zaszpanować przed znajomymi znajomością Duma. Siema! My na to wy... Moment. Chyba nie chcieliśmy na to wchodzić, ale na szczęście nie zabrali nam życia. Za to dają nam nową moc. Odskok. Wciśnij lewy shift, by odskoczyć podczas przemieszczania się lub walki. No i nareszcie, chociaż to się często myli z bieganiem właśnie przez to, że jest na shifcie. Ty rzeczywiście jesteś taki demoniczny, brachu. Ha, mamy cię, Seven Upie. Coś mi tu nie pasowało. Tiri-ri-ri. Ale i tak mi nie pasuje. Dlaczego jest ta ściana? Przecież dalibyśmy radę w locie. Chociaż może nie, niekoniecznie byśmy dali radę w locie. Jeżeli ktoś nie miał odpalonej większej kontroli, to staje się trochę trudniejsze. Bla, bla. Kolega z demencją starczą. Mam nadzieję, skończył wywody. Król Nowik, kim tyś był? Może tak będzie łatwiej to rozczytać. Możemy ruszać dalej, chociaż czasem warto spojrzeć na mapę. Chyba wszystko, co było do podniesienia, podnieśliśmy. Co cieszy. Wygląda na to, że dalej jesteśmy z sekretami na 100%. No nie, jakby nie kombinować, tam raczej nie jesteśmy w stanie wejść. Teraz nie ukrywam, że jestem trochę przerażony. To jest miejsce, w którym przy pierwszym podejściu do gry udało mi się zginąć, tak, nie chwaląc się.
Aha. I wcale to nie jest takie trudne. Chociaż jakbyśmy wzięli kolegę na sposób. Jesteś kobeczki? No. O! Tak. Jakby się nam trochę zdematerializował. Zdemonizował, to chciałem powiedzieć, tak? Bo problem polega na tym. Co tu? Moment, słyszę. Nie, to nie może być kak. To jest kakodemon. Zjedz to. No. Ogólnie zasada jest prosta. Uciekać jak najdalej od kakodemonów. To nie jest zły przeciwnik, jeżeli jest daleko od nas. Ale jeżeli pozwolimy mu podejść, oj, to biada nam. Piękne spotkanie. Coś tam w ręce trzymał? Czemu żeś dalej masz ręce? Ta gra oszukuje. Świetnie, skończyła nam się. No nie, skończyła nam się amunicja. Serio nie mamy. No serio nie mamy snajperki. Cóż, to jest chyba ostatni przeciwnik. Rzućmy mu to coś. Mu nie nam! Jeszcze żyje. No, przeczytaliśmy, że on jest bardziej na te takie szybkie naboje, tak? Podatne. Ale jak się nie ma, co się lubi? Mamy cios chwały? Mamy cios. Znaczy demoniczny, czy zwał, jak zwał. W sumie nie wiem, czy on szybciej tego nie zrobił. Dobrze. Chyba wszystko, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Możemy ruszać dalej. A nie obraziłbym się na trochę amunicji. Nim jednak pójdziemy tam, miejsce, które, no mam nadzieję, że nie dawało również wam spokoju. A mianowicie tutaj. Oj! Bardzo ważne z perspektywy rozgrywki. Ponieważ to tu kryją się sekretne starcia. Sekretne starcie to nieobowiązkowo ograniczone w czasie walki ukryte w świecie gry. Wykorzystane w ich trakcie zasoby nie są przywracane po zakończeniu starcia. Jeśli zabraknie ci czasu i nie uda ci się zwyciężyć, możesz spróbować swych sił ponownie. I tak do bólu, aż skończą nam się życia. No dobra. Tylko sekretne starcia to są starcia, w których zazwyczaj musimy użyć głowy. Mamy 20 sekund, żeby pokonać dwa kakodemony. Jakbyśmy pruli w nich śrutem, bezpośrednio nie ma szans, ale jeżeli dobrze wykorzystamy ich słabość, to połykanie granatów, no to sytuacja wygląda zgoła inaczej, tak? I mamy tym samym dodatkowe elementy broni. I miejsce z ładnymi widokami, tak? Nie da się ukryć. Ahoj, kapitanie. Czekamy na spotkanie. Bateria strażników da dodatkową energię twemu statkowi. Niektóre moduły są nieużywane. Znajdując więcej baterii, odblokujesz pełen potencjał stacji dowodzenia. Skoro tak. Ruszajmy.